Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym miesiącu mówimy na temat grzechu i poprzednio powiedzieliśmy sobie o definicji grzechu, o pochodzeniu grzechu i o konsekwencjach grzechu i skończyliśmy tym, że szatan używa jednej z metod do dzisiaj, której używał już w Ogrodzie Eden, tak? Mianowicie, czy Bóg rzeczywiście powiedział? Jest to jedno z kłamstw szatana, jest to jeden ze sposobów, żeby wypaczyć Bożą prawdę. I dzisiaj będziemy mówić sobie na temat kłamstw, w które wierzymy. Kłamstwa, w które wierzymy. Słuchajcie, okazuje się, że jest dużo różnych kłamstw, w które wierzymy my jako i chrześcijanie, i po prostu ludzie na świecie z tego powodu, że ktoś powiedział, że świat powiedział, że po prostu tak się przyjęło i wierzymy w różne kłamstwa. I grzech jest czymś, co powinniśmy traktować poważnie. Nie tylko posłuchać o nim, nie tylko przeczytać o nim, ale powinniśmy rozważyć, jak wygląda nasze życie z tym grzechem. Powinniśmy usiąść w domu i mieć czas, żeby osobiście zastanowić się, jak wygląda sprawa grzechu w moim własnym życiu. Więc punkt numer jeden kłamstwa, które podsuwa nam szatan albo wypacza, jest takie: mam swoje prawa. Mam swoje prawa. Prawo do wolności, takie jak prawo do wolności słowa, do zgromadzeń, do stowarzyszania się, prawo do prywatności. I tego rodzaju prawa zostały zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej 2 kwietnia 1997 roku, czyli 27 lat temu. I trzeba sobie powiedzieć, że Polska w latach 90. Wyglądała mocno inaczej niż wygląda dzisiaj, prawda? I nie mówię tylko o tym fizycznym wyglądzie, tak? Nie mam na myśli tego, jakim tylko samochodem jeździmy, jaką mamy infrastrukturę dróg. Ja nawet nie wiem, czy była autostrada w 97 roku w Polsce. Tak? Była? Okej, była, Jacek mówi. Jest dużo rzeczy, to jak mieszkamy, jaki komfort mamy i tak dalej. Polska mocno wyglądała inaczej pod względem tym fizycznym, ale też wyglądała inaczej co do chyba oczekiwań ludzi. Ja miałem osobiście wtedy 10 lat tylko, tak, w 97 roku, no nie? Natomiast gdzieś tam troszeczkę pamiętam i kiedy czas spotykam ludzi na ulicy, szczególnie tych, którzy pamiętają te czasy dużo lepiej ode mnie, trochę starszych ode mnie, nie chcę powiedzieć, że często rozmawiam z ludźmi na temat lat 90., nie jest to są jakieś częste rozmowy, ale często ludzie dorośli mocno, albo ci starsi, dzielą się tym, jak wyglądało życie w tych latach 90., a nawet wracają do wcześniejszych, prawda? I to, że dzisiaj, co ja mam na myśli? Mam na myśli, że walka o te prawa w latach 90. wyglądała inaczej niż wygląda dzisiaj. Ludzie mówią, że bardziej cieszyli się, że dostali jakieś prawa w tamtym czasie, tak? I jakby nastawienie w stosunku do tych praw było inne niż nasze nastawienie dzisiaj w stosunku do praw. Co ja mam na myśli? Dzisiaj mówimy, że mamy prawa, tak? Mamy prawo do tego, do tamtego i siamtego. Prawo tu mi pozwala, prawo to mi mówi tak, prawo to mi mówi tak. Mam prawo, żeby kogoś zaskarżyć, ktoś mnie zniesławił publicznie, ktoś mnie obraził, ktoś skłamał, mam prawo każdego podać do sądu za wszystko, tak? I jest mnóstwo nagle praw dookoła tych praw, które zostały dane, które miały służyć dobrze. Ja sobie tak myślę, wow, ile rzeczywiście. Zaczynamy funkcjonować w taki sposób dziwny, że mamy prawo do wszystkiego i wszystko nam się należy. I nie ukrywam, że myślę też o prawie feministek, tak? Feministki domagają. Generalnie to była idea tego, dlaczego zostało stworzone, że mamy prawa, tak? I one mówią, mamy prawa do głosowania, do wyzwalania się z jarzma prac domowych, mamy prawo do tego, żeby głosować, mamy prawo do tego, żeby robić, co chcemy, żeby chodzić, gdzie chcemy, wyjeżdżać, gdzie chcemy, mamy prawo
prawo do tego, żeby zarządzać swoim ciałem, mamy prawo do tego, żeby mamy prawo do wyzwolenia się spod panowania mężczyzny, ogólnie mówiąc, tak? Mamy prawo, żeby nie robić tego i nie robić rzeczy tak, jak nam mężczyzna powiedział. I słuchaj, i to będzie trwało tak długo, dopóki nie przeczytamy Biblii i nie zaakceptujemy tego, co Bóg powiedział. Widziałeś kiedyś, masz prawo jazdy, tak? Ile osób ma prawo jazdy w tym? No, sporo osób, większość z nas, tak? Mamy prawo jazdy. Kaja? Tak? Pierwszy raz, mogę podnieść rękę tutaj. Jest taki, może głupio to będzie, jest taki znak, biała strzałka na niebieskim tle, prawda? Okrągły znak. Co oznacza? Nakaz skrętu w prawo. Wiesz, dlaczego jest nakaz skrętu w prawo, a nie, wiesz co, wybierz sobie, czy skręcisz w prawo, czy w lewo? Żeby zachować porządek. Z bardzo prostej przyczyny. Bóg dał nam pewne prawa w Biblii, żeby zachować jakiś porządek. To jest cel, dlaczego to dostaliśmy. I teraz ten porządek nie oznacza tego, że Bóg się pomylił, ale ten porządek Bóg dał po to, żebyśmy mogli cieszyć się tym, co On dał, i prawa, jakie On dał, zostały dane nam po to, żeby lepiej się nam żyło i lepiej nam się mieszkało. Teraz, więc wszystko zależy, nie, wszystko inaczej, wszystko nie zależy od tego, ile ty masz praw, ale wszystko zależy od tego, jakie ty masz nastawienie w stosunku do tych praw. Okay? I teraz chciałbym to pokazać na przykładzie Jonasza. Więc jeśli masz swoją Biblię, otwórz proszę Biblię na Księdze Jonasza, strona 987 w mojej Biblii. I zaczniemy od pierwszego rozdziału. I przeczytam trzy pierwsze wersety. Jest napisane tak. Jonasza, pierwszy rozdział. Słowo Pana doszło do Jonasza, syna Amitaja, mówiące: wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i wołaj przeciwko niej, bo jej niegodziwość wzniosła się przed moje oblicze. Ale Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz sprzed oblicza Pana, i przybył do Jafy. Znalazł okręt, który płynął do Tarszisz, zapłacił za przejazd i wsiadł na niego, aby płynąć z nimi do Tarszisz i uciec sprzed oblicza Pana. Bóg powiedział Jonaszowi bardzo konkretnie: ty pójdziesz do tego miasta, do Niniwy, i wiemy, co zrobił Jonasz, tak? Zamiast, może to chyba tutaj będzie. Jonasz miał iść tutaj, tak? Ale popłynął tutaj mniej więcej. Co zrobił? On mówi, ja parafrazuję oczywiście, on mówi: mam swoje prawa. Ja nie pójdę do Niniwy, nie pójdę do miasta pogan, nie będę zwiastował tego Słowa Bożego wśród pogan. Ja nie chcę tego robić. Ja będę głosił tam, gdzie chcę. Ja będę głosił tam, gdzie mam ochotę. I to jest, mówi, moje prawo. To jest moje prawo do wolności. To jest moje prawo wyboru. I to jest moje prawo głosowania. I ja tak decyduję na ten moment w swoim życiu. Teraz widzimy, że Bóg miał jednak inne zdanie. I Bóg nie postąpił po myśli Jonasza. Bóg nie postąpił po myśli Jonasza. I kiedy przeczytamy trzeci rozdział, prawda, zobaczymy w trzecim rozdziale, jak wygląda, jak Jonasz ogłasza ten sąd. Więc Jonasz finalnie płynie do tego miasta, do miasta Niniwy, i w tym rozdziale, w rozdziale trzecim, będę czytał od wersetu czwartego. Jest to, co on robi, kiedy on wszedł do tego miasta. Trzeci rozdział, werset czwarty. Jonasz zaczął chodzić po mieście, ile mógł przejść w jeden dzień, i wołał: po 40 dniach Niniwa zostanie zburzona. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory, od największego z nich aż do najmniejszego. Doszła bowiem ta wieść do króla Niniwy, i powstał z tronu i zdjął z siebie płaszcz, po czym oblekł się w wór i siedział w popiele.
rozkazał ogłosić i opowiadać w Niniwie z dekretu króla i swoich książąt. Ludzie i zwierzęta, woły i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i nie piją wody. Ale ludzie i zwierzęta niech się okryją worami i niech gorliwie wołają do Boga. Niech każdy się odwróci od swojej złej drogi i od grabieży popełnionej swoimi rękami. Kto wie, czy Bóg się nie odwróci i nie pożałuje i nie odstąpi od zapalczywości swego gniewu, abyśmy nie zginęli. I Bóg widział ich czyny, że odwrócili się od swojej złej drogi i Bóg pożałował tego nieszczęścia, które zapowiedział im uczynić, a nie uczynił. Ale Jonaszowi bardzo się to nie spodobało i rozgniewał się. W wyniku tego, co Bóg uczynił, co się stało z Jonaszem? Jonasz pogniewał się, był rozżalony, był pogniewany, był być może zdenerwowany. Dlaczego? Bo Bóg pogwałcił jego prawo wyboru, gdzie pójść i gdzie nie pójść, bo Bóg pogwałcił jego pomysł, gdzie powinien się znajdować, a gdzie nie powinien się znajdować. Słuchaj. To, kiedy Jonasz powiedział nie do Boga, doszło tak daleko, że wiesz, jakie myśli miał Jonasz? On powiedział: lepiej będzie, kiedy zabierzesz moje życie. Słuchajcie, ludzka głupota do egzekwowania i do oczekiwania swoich praw doprowadziła go tak daleko, że był tak sfrustrowany, tak rozchwiany, że powiedział: lepiej jest mi umrzeć, niż to zrobić, co ja mam teraz zrobić. I tylko zobacz rozdział 4 i werset 3. Ale teraz, Panie, proszę, zabierz ode mnie moje życie, bo lepiej mi umrzeć, niż żyć. Dlaczego? Dlaczego? On już tam był, on już tam poszedł, on już to zwiastował i mówi: nie, tak mi się to nie podoba, że ja wolę umrzeć. Zabierz, Panie, moje życie. Ja osobiście nie mogę uwierzyć w to, że czytam takie coś, prawdę powiedziawszy. Bóg żałował tego wielkiego miasta, ale Jonasz nie żałował, najwyraźniej. Widzisz, gdy Pan zwrócił się do Jonasza, wcale mu nie okazał jakiegoś współczucia, tak? O Jonaszu, ja widzę, że ci jest ciężko, jest ci źle. On odwołał się do ego proroka, po prostu, tak? On odwołał się do jego ego i co poruszył? On poruszył kwestię zupełnie innego prawa. I zobacz w wersecie 4, co jest napisane. Pan powiedział: czy to dobrze, że tak się gniewasz? To jest to, z czym poszedł Bóg do Jonasza. Co powiedział Bóg do Jonasza? On mówi: wiesz co, Jonaszu, wcale ci nie współczuję, wcale nie uważam, że masz rację, ale ja się pytam ciebie, czy ty naprawdę myślisz, że masz rację i że warto gniewać się z tego powodu, co ja uczyniłem? I słuchaj, jakby w wersecie 5 nie czytamy o odpowiedzi Jonasza, tak? Co Jonasz odpowiedział na to pytanie i nie wiemy, co Jonasz odpowiedział. Wszystko, z czego się dowiadujemy, jest to, że on poszedł za miasto albo obok miasta, tak? Zbudował sobie jakiś szałas i patrzył, co Bóg teraz robi z tym miastem. To jest to, co tutaj widzimy. Zobacz, werset 5. Wyszedł więc Jonasz z miasta i usiadł po wschodniej stronie miasta. Tam zrobił sobie szałas i usiadł w jego cieniu, by zobaczyć, co się stanie z tym miastem. I po tym, kiedy on sobie tam usiadł, stała się bardzo ciekawa rzecz. W wersecie 6 widzimy, że coś wyrosło, tak? A Pan Bóg sprawił, że nad Jonaszem wyrosła tykwa, aby zasłaniała jego głowę i chroniła go przed upałem. I Jonasz bardzo się ucieszył z powodu tej tykwy. Ja osobiście nie wiem, jak wygląda tykwa. Ja wiem, że to chyba do suszy się dodaje, tak? Tykwa? Dobrze pamiętam? Nie? Tykwę się... Nieważne. Ja wiedziałem, że ja się nie znam na roślinach, ale chcę je uprawiać, no. Arbus taki mały. Mały arbus? Taki mały. Nie wiem, czy to się jest. Okej. Okay. Nieważne. Chyba trzeba, każdy musi sobie sprawdzić, widzę. Tak czy siak, Jonasz bardzo się ucieszył z powodu tego, że wyrosła ta tykwa, tak? I ochraniała go. I zaraz dalej dowiadujemy się, że co?
że robaczek w nocy zjadł, podgryzł tą tykwę i jeszcze do tego Pan Bóg zesłał wschodni wiatr stamtąd. Zesłał wschodni wiatr i co się stało z tą tykwą? Ona po prostu uschła. I zobacz kolejny raz reakcję Jonasza, werset 8. I gdy zeszło słońce, Bóg wzbudził suchy wiatr wschodni i słońce tak prażyło głowę Jonasza, że omdlewał. I co on robił? I życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć, niż żyć. To jest drugi raz, kiedy Jonasz mówi, okej, Panie Boże, Ty pogwałciłeś moje prawo, mój wybór, to nie był mój wybór, to nie był mój plan, ja nie chciałem. I on mówi, życzył sobie śmierci? No, niestety, tak nam mówi tutaj Słowo Boże. Teraz, nie wiem, czy Ty dostrzegasz te emocje Jonasza. To są emocje, które zależały od tego, czy jego prawa były respektowane, czy nie były respektowane. Wygląda na to, że Jonaszowi nie spodobało się to, że Bóg okazał łaskę temu pogańskiemu miastu. I jeśli przeczytamy dwa ostatnie wersety, 10 i 11, jest napisane tak. Wtedy Pan mu powiedział, żałujesz tej tykwy, przy której nie pracowałeś, ani nie dałeś jej wzrostu? Wyrosła w jedną noc uschła, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić swej prawej ręki od lewej, a także wiele bydła? Jonasz uważał, że miał prawo do swojego życia i prawo takie, żeby mówić i głosić, gdzie chce, komu chce i jak chce. I przy okazji miał prawo do posiadania tego swojego drzewka, które wyrosło, do tej tykwy, ale każde pogwałcenie tego jego prawa, do czego doprowadziło? Doprowadziło do złości, do rozgniewania i do rozchwiania emocjonalnego, aż w końcu doprowadziło do tego, że wolał, żeby Bóg zabrał nawet jego życie. Nie wiem, czy to można porównać do próby samobójczej, tak? Ale miał do myśli samobójczych w tym sensie, no nie? Teraz, domaganie się prawa Jonasza, które on chciał mieć swoje jakieś osobiste prawa, doprowadziło nie tylko do problemu w jego życiu osobistym. To doprowadziło również do problemu ludzi, którzy byli dookoła niego. Zobacz w pierwszym rozdziale, jeśli się cofniemy, i w wersecie 4. Więc, kiedy Jonasz pierwszy raz jakby się sprzeciwia i płynie w drugim kierunku. Pierwszy rozdział, werset 4. Lecz Pan zesłał gwałtowny wiatr na morze i powstała potężna burza na morzu, także zdawało się, że okręt się rozbije. Jonasz nie był sam na okręcie. To, kiedy mu się coś nie spodobało i chciał teraz egzekwować te swoje prawa, okazało się, że ludzie inni, którzy z nim płynęli na tym statku, znaleźli się w niebezpieczeństwie. I zobacz werset 13. Lecz ci mężczyźni wiosłowali silniej, aby dotrzeć do brzegu, ale nie mogli, bo morze coraz bardziej się burzyło przeciwko nim. Zawołali więc do Pana, Panie, prosimy, nie pozwól nam zginąć z powodu życia tego człowieka i nie obciążaj nas krwią niewinną. Ty bowiem, Panie, uczyniłeś, jak Ci się spodobało. Jeśli wmówiono Tobie, że domaganie się Twoich praw doprowadzi Cię do szczęścia i pokoju, to ja chcę Ci powiedzieć, że domaganie się swoich praw doprowadzi Cię na pewno do frustracji, doprowadzi Cię na pewno do rozgniewania, doprowadzi Cię na pewno do popsucia humoru i walki z tymi prawami. Być może na krótką chwilę zaspokoi to Twoje pragnienie i rzeczywiście osiągniesz na krótki czas to, czego zamierzałeś osiągnąć, domagając się swoich praw, ale na dłuższą metę spowoduje to tylko Twoją frustrację i ciągłą walkę. Prawdziwa wolność jest jednak, prawdziwą wolność jednak możemy znaleźć tylko w tym, co jest w Chrystusie i w Jego prawie. Zobacz ze mną Ewangelię Łukasza, rozdział 4, Łukasza 4:18.
Łukasza 4:18. Jezus powiedział tak, kiedy czytał w synagodze: Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Ja myślę, że to jest bardzo podobna rzecz do tego, czego domagali się Żydzi, prawda? Domagali się tej wolności, wolności tej fizycznej, domagali się praw, żeby znowu je mieć, prawda? I Jezus zrozumiał w przyszłości, wiemy o tym, ale rozwiązał zupełnie co innego. On mówi, będziesz mógł mieć ciągle wolność, jeśli wybierzesz wolność, którą ja oferuję. Wolność od grzechu pozwoli ci poradzić sobie z tymi prawami, które są dookoła ciebie. I spójrz na inny przykład Jezusa i tego, jak on postępował i co mówił w stosunku do praw. Ewangelia Jana, rozdział 8 i werset 38. Jana 8:38. 38? Tak. 8:38. Ja mówię to, co widziałem u mego ojca. A wy też robicie to, co widzieliście u waszego ojca. Chyba 6 może w takim razie. O, 6:38. Przepraszam. Stąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Bardzo ciekawe. Prawo do wolności. Jezus Chrystus jako Bóg przyszedł na ziemię i powiedział, wiesz co, ja zrezygnuję ze swojego prawa, aby czynić prawo i czynić to, co podoba się Ojcu. Bardzo ciekawa rzecz. Myślę, że Jezus jest jedynym, który ma prawo domagać się wszelkich praw, które On wymyślił, wszelkich ustaw, które On ustanowił, wszelkiej sprawiedliwości, którą On ustanowił. Dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo On przyszedł do swojej własności. Ziemia jako własność Jezusa Chrystusa powodowała to, że Jezus jako jedyny miał do końca prawo słuszne, aby domagać się swoich praw. I pomimo tego On powiedział, ja zrezygnuję ze swojego prawa, i On powiedział, ja będę czynić to, co się podoba mojemu Ojcu. Ciekawa sprawa. Teraz. W Hebrajczyków, 11 rozdziale i w wersecie 13. Hebrajczyków 11:13. Jest napisane coś takiego. Hebrajczyków 11:13. Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnicy, ale z daleka je ujrzeli. Cieszyli się nimi, witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Co ja mam na myśli? Mam na myśli to, że jest jakaś wolność obiecana. Jest jakaś wolność, która będzie mogła być wzięta. Jest jakaś wolność, którą oni widzieli, ci ludzie Starego Testamentu widzieli i przywitali ją w jakiś sposób. W jaki? Wiedzieli, że to nastanie, tak? Ale nie byli jeszcze, nie doświadczyli tego, kiedy Jezus Chrystus przyszedł. Ale kiedy On przyszedł, ta wolność stała się możliwa. I prawdę powiedziawszy, myślałem nad tym wczoraj i nad swoim życiem. I to jest chyba smutne, ale mam wrażenie, że często dzieje Jonasza przypominają moje własne dzieje. Moje własne dopominanie się praw. Moje własne dopominanie się tego i tego mi się, to mi się należy. I wiele razy złapałem się na myśli, że z powodu tego dopominania przyszło sfrustrowanie po prostu i ja nie mówię, że nie należą nam się jakieś tutaj rzeczy, ale dopominanie się tego przyniosło moje własne sfrustrowanie, moje zdenerwowanie, po prostu popsucie mojego własnego humoru i kiedy domagałem się, tak, to mi się należy. Bardzo proste rzeczy.
Czasami wychodzi jakaś decyzja z biura czy od dyrekcji, tak, którą słyszę i mówię, o, już mnie trzęsie, przecież to jest pogwałcenie moich praw, prawda? Czasami słyszę nieuprzejmość jakiegoś człowieka, po prostu zwykłą nieuprzejmość człowieka i burzę się, jak on tak mógł, prawda? Ktoś trąbi na mnie, a ja wiem, że ja mogę tutaj wjechać, bo teraz się jeździ na zygzak, ale on trąbi na mnie i jestem sfrustrowany. Mam prawo do tego, żeby go nie wpuścić, albo mam prawo, żeby go wpuścić, ale nie zrobię tego, bo ja mam swoje prawo nie wpuścić go teraz. I jestem sfrustrowany, jestem zdenerwowany. Jestem zdenerwowany, kiedy jest kolejka do kasy. Jak to pomyśleć, że w XXI wieku w Polsce może być kolejka? Wszyscy kasjerzy powinni siedzieć na swoim miejscu, nie latać. Nie zastanawiam się, kto ułożył im harmonogram pracy, jaki jest harmonogram pracy, że muszą przyjąć towar, że muszą rozłożyć towar, że muszą pometkować, pozmieniać i tak dalej, ale oni powinni teraz siedzieć tam, gdzie ja chcę. Jestem zdenerwowany, bo ja muszę stać w Biedronce. Ja muszę stać w Lidlu i nie reklamuję żadnego innego. Na pewno nie reklamuję Biedronki. Przepraszam bardzo. Wczoraj poszedłem do sklepu Livio. Tragedia. Dwie kasy otwarte. Ludzi co nie miara, stoję na tej kasie. Babka, która stała na kasie, po prostu liczy jak, no jak niemowlę, że tak powiem. Myślę sobie, jejku, mówię, no nie wierzę po prostu. Co się dzieje? Słuchajcie, zastąpił ją młody chłopak. Wiecie, jak to poszło? Po prostu ty. Doszła do mnie kolejka. Ale już jest. No, dlaczego nie ma otwartych kas? Po co te kasy puste stoją? Mam swoje prawo, domagam się tego. Dzwoni telefon. Dzień dobry, czy chciałby pan wziąć kredyt? Mamy ofertę dla pana, bardzo niskie raty. Nie denerwujecie, kiedy bank kolejny raz dzwoni do ciebie i pani w słuchawce mówi, albo jeszcze gorzej, dzwoni do ciebie robot, tak, i mówi ci i tak dalej. Denerwujemy się, bo mam swoje prawo, nie ma pani prawa do mnie dzwonić, ja nie dałem pani numeru. Oj, na pewno kiedyś zaznaczyłeś coś w jakiejś zgodzie, nie bój się, jedna firma ma z drugą, druga z trzecią, trzecia z pięćdziesiątą i wszyscy mają do wszystkich numery. Tak to działa i chyba nie unikniemy tego, ale wiecie co? Stoję na straży tych moich praw, własnych w moim życiu i wystarczy drobne ich pogwałcenie, aby po prostu rozłościć mnie i popsuć mi dobry humor, który do tej pory miałem. I jedynym sposobem wydostania się z tej emocjonalnej karuzeli jest poddanie wszystkich swoich praw Jezusowi i wzięcie praw, które On ma do swojego życia. I ta prawda, którą On ma i te prawa, które On ma, one prawdziwie mogą nas uczynić wolnymi. Kłamstwo numer dwa nazywa się kochaj samego siebie. Kochaj samego siebie. Natomiast zostały mi dwie minuty i nie chciałbym przekroczyć czasu, tak jak to robią inni, moi bracia. Więc dzisiaj tutaj skończymy. Natomiast to jest duży punkt i to jest ważny punkt, dlatego że jest mnóstwo ludzi, którzy uważają, że powinieneś pokochać siebie, po prostu akceptuj siebie takim, jakim jesteś. I będziemy o tym mówić za przyszłym razem.